Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w programie Porozmawiajmy o zwierzętach. Dzisiaj porozmawiamy sobie o samojedach, czyli pieskach pierwotnych, które zostały wyhodowane przez samojedów, a konkretnie Niemców, czyli grupy ludzi zamieszkujące północno-wschodnie rejony Europy oraz północno-zachodnie rejony Syberii. Rasa ta należy do grupy szpiców północnych, czyli inaczej do psów zaprzęgowych, takich jak Alaskan Husky, Malamut, ewentualnie pies grenlandzki. Od nazwy plemienia wzięła się nazwa właśnie rasy, czasami był nazywany Białką przez śnieżno-białą sierść. Służył on do polowań jako towarzysz oraz pies zaprzęgowy. Są to psy nierzadko używane do zaganiania zwierząt. Są to również zwierzęta całkowicie czystej krwi, co oznacza, że nigdy nie były krzyżowane z inną rasą. Ich śnieżno-biała sierść przykuła uwagę podróżników odwiedzających tereny zamieszkiwane przez właśnie Niemców. Pod koniec XIX wieku pierwsze osobniki zostały przywiezione na nasz teren Europy i pokazane na wystawie w 1893 roku w Leeds. Samojed jest masywnym psem, zresztą jak sami widzicie, średniej wielkości. Samice w kłębie osiągają do 53 cm wysokości, natomiast samce są troszkę wyższe, do 57 cm. Co do ich wagi, 20 nawet do 30 kg. Natomiast samojed, który jest tutaj w tym momencie z nami, nazywa się Spark i waży dość ponad przeciętnie, 32 kg. Ale jest cudowny i spokojny. Cechą całkowicie charakteryzującą tę rasę jest, jak sami widzicie, długa, puszysta, biała lub po prostu biszkoptowa sierść. Zupełnie nie dopuszcza się brązowych odcieni. Występuje tylko biel. Szczerze to mam wrażenie, jakbym troszkę się tak przytulał po prostu teraz do owieczki. Jeżeli zapytacie coś więcej o tą sierść, jest ona całkowicie dwuwarstwowa. Składa się z chroniącego przed zimnem podszerstka oraz tej zewnętrznej okrywy włosowej. Pielęgnacja wbrew pozorom wcale nie jest aż taka bardzo skomplikowana. Oczywiście wypada waszego pieska raz w tygodniu wyczesywać, natomiast sierść ma wspaniałe właściwości samoczyszczenia się. Należy jednak unikać, by za uszami i w okolicach ogona sierść się po prostu nie filcowała i nie powstawały kłaki. Właściciel akurat z parka raz w tygodniu go wyczesuje i trwa to prawie 1,5 godziny. I po takim zabiegu macie po prostu obok siebie wtedy drugiego pieska albo taką filcową kulkę sierści. Wychodzi tego naprawdę dużo. Psy tylnieją na początku lata oraz przed okresem zimowym. Gubią wtedy naprawdę ogromne ilości sierści. Nie należy ich kąpać zbyt często, by nie pozbawić psiaków naturalnej bariery ochronnej sierści. Głowa samojeda, jak zwrócicie uwagę, jest mocna i klinowata. Bardzo puchate uszy i dosyć szeroko rozstawione oczy, najczęściej w kolorze ciemnobrązowym. Ogon jest puszysty, zagięty i wysoko osadzony. Na jego białej sierści odznacza się ciemny włos, jednak zdarza się, że jaśnieje w okresie zimowym. Kąciki warku tych psów są całkowicie skierowane do góry, przez co te psy wyglądają, jakby cały czas się uśmiechają. Nadaje im to takiego sympatycznego i wesołego wyglądu. Samojedy mają bardzo żywy temperament i potrzebują dużo ruchu, co oznacza, że nie są więc psami dla leniuchów. Są bardzo również przyjazne do wszystkich innych ludzi oraz zwierząt i nie mają problemu z akceptacją dzieci. Uznawane są również za bardzo inteligentne psy, ale mają również swój charakter, co właśnie sprzyja, że nie zawsze słuchają swojego właściciela. I tutaj właśnie ze Sparkiem tak siedzimy i on cały czas gdzieś ucieka, odchodzi. No i nie zawsze za pierwszym razem reaguje na te komendy, ale to jest właśnie moment, w którym chyba się dobrze zaprzyjaźniliśmy przez to głaskanie. Co, Spark? Podoba Ci się? Teraz będziesz grzecznie ze mną już siedział, nie?
Konieczna więc jest jak najwcześniejsza socjalizacja waszego psiaka, wychowanie oraz szkolenie właśnie szczeniaka. Samojady posiadają bardzo silny charakter, jednak odpowiednio prowadzone stają się bardzo towarzyskie, radosne i kochające swoich właścicieli. Czy te całkowicie nie lubią zostawać same w domu oraz się nudzić? Jeżeli zostawimy je same, może to skończyć się po prostu pogryzionymi butami bądź jakimiś przedmiotami. Nie są agresywne, więc na psy stróżujące też za bardzo się nie nadają. Na nowe osoby reagują bardziej zaciekawieniem niż z agresją. W stosunku do ludzi są całkowicie łagodne i przyjazne. Nie wykazują agresji i zawsze wykazują się tym wspaniałym uśmiechem. Jeżeli natomiast krzykniemy, no nasz większy ton może je po prostu wystraszyć bądź sprawić, że staną się troszkę wycofane. Rasa ta zachowała się całkowicie w pierwotnej wersji. Są one zdrowe, jednak zdarzają się problemy z oczami, nerkami, cukrzycą oraz drobne ze skórą. W późniejszym wieku mają również tendencję do otyłości. Może tego nie widać na przykładzie Sparka, ponieważ ten jest naprawdę dobrze wytresowany i ułożony. Natomiast są to dość głośne psy i po prostu lubią szczekać. No i również nie są najłatwiejsze do ułożenia i tresurę z nimi warto zacząć już od najmłodszego wieku, zazwyczaj około 6 miesięcy. W takim wieku się zaczyna tresurę, żeby pies po prostu zrozumiał, co może, a czego nie może, gdzie jest jego miejsce. Psu pozwoli to po prostu na szybkie zrozumienie jego pozycji i może nie chodzi o pozycję na plecach, natomiast nam pozwoli na szybkie ukształtowanie swojego psa oraz opanowanie skłonności do ucieczek, które właśnie samojedy wykazują. Dla szczeniaka tresura jest bardzo ważnym elementem rozwoju, natomiast dla dorosłego psa jest to po prostu zabawa oraz możliwość wyładowania energii. Szczenięta samojeda wymagają traktowania łagodnego, ale za to stanowczego. Co niektóre z tych psów wykorzystywane są również przy dogoterapii. Ze względu na swój pluszowy wygląd są w stanie pomóc dzieciom. Wykazują się dość dużą odpornością na warunki atmosferyczne, natomiast należy uważać po prostu przy upałach, ponieważ pies może się przegrzać. Zupełnie inaczej sytuacja ma się z mrozami bądź zimnem, no bo wtedy jednak ta pluszowość im wspaniale zapewnia grzanie. Dorosłość pies osiąga po około 1,5 roku, natomiast długość życia jest to od 9 zazwyczaj do 11 lat. Psy te są idealnymi stworzeniami dla rodzin z dziećmi. Warto oczywiście odpowiednio je wyszkolić, by słuchały właściciela, ale również odpowiednio uświadomić dziecko, że są to żywe stworzenia, mają swoje uczucia i są podatne na ból. Samojedy są to psy wyjątkowo cierpliwe, dlatego wspaniale sprawdzają się w kontakcie z dziećmi. Lubią psocić i lubią się bawić, co oznacza, że wasze dziecko na pewno nie będzie przy nich się nudzić. Szczerze to mam sam tutaj ochotę zostać z nim jeszcze dłużej i siedzieć i go tak tłamsić i głaskać, bo jest przekochany i sprawia mi to również dużą frajdę. Trzeba jednak pamiętać, że są to psy, które wymagają dużej ilości ruchu. Odradza się raczej trzymania ich w mieszkaniu, chyba że po prostu często z nim wychodzicie na spacer, a już na pewno całkowicie odradza się trzymania ich przy budzie. Polecane są przede wszystkim dla ludzi, którzy cenią sobie sporty poza domem, czyli spacery, jogging, bądź częste spędzanie czasu na zewnątrz. Jeżeli macie mieszkanie, można oczywiście go trzymać, pod warunkiem, że dużo właśnie czasu spędzacie z nim na spacerach, bądź wychodząc poza to mieszkanie. Są to dość drogie psy. Szczeniaki zaczynają się gdzieś od 4000 zł, oczywiście z rodowodem, w górę. Można spotkać również dużo droższe psiaki. A jeżeli dzisiejszy materiał wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę w górę i zasubskrybujcie materiał, żeby takich materiałów pojawiło się tutaj jeszcze więcej.
Myślę, że nie będę z parka tutaj dłużej męczył, bo jest duże słonko, troszkę się zgrzał, a tam czeka na niego woda. Lecisz? Czy wolisz przy mnie zostać? Trzymajcie się, do usłyszenia, Piona, i cześć!